co? Zakładamy przynętę. Piotrek, co to znaczy, nie? Zakładamy przynętę. No może najpierw jest tak założona. No i co? Puszczamy zestaw na wodę. Jeżdżamy na sufit. Umieszczamy w zanęcie przynętę z haczykiem, naszym całym zestawem i czekamy na branie. Branie właśnie jest. I jakąś rybę mamy. Powoli hol. Jest to pewnie uklejka. Na życie oczywiście. Teraz jedziemy na jedno ziarno konopi. Bo jednak te uklejki nam żyć nie dadzą na osadku. W takim razie spróbujemy. To w ogóle jak wejdzie grubsza ryba, te wszystkie małe zostaną przegonione. Będzie po problemie. Bo grubsza ryba nie pozwoli, żeby tutaj mniejsze ryby im przeszkadzały w branie. Drobnicy jest. Powoli, żeby nam się nie zerwało. Tak. Sprawdzamy jaka ryba. Leszczyk. Płotka. No. Jest tu leś pedał? Nie, chlap. Nie zakładaj pan tego na plecy. Dobra, nie miałem to prawda. Wow. Jak dołuje. Muszę go zmęczyć. O, dostał tlenu. I jest poza, wiesz, poza zanętą. Już ciemno. Teraz już jest nasz. No jednak zamiast płodzi to się zrobiły leszcze. Małe. Ale jednak są. Jest leszczyk. Podobnie jak poprzedni. Nie, to coś jest, wiesz, mniejszego. Albo jeszcze nie pojechał. No, mało. Łódź. Łódź, to już taka, wiesz, prawilna. Nie, chłopacz. Dobra, kurde. Ja ci go podbiorę. Nie jest duży. Ale swoje umie. Zobaczył podbierek. Chociaż ja mam taki przezroczysty trochę. Powoli, tu masz na sztywno. O. No za każdym wyjęcie. O. Ale to nic specjalnego. Na 3 kilo? Na 0,8? Nie było szans. No, wszystkie bliźniaki. Ten sam rocznik. Mocno go zaciąłem. Aż... No dobry hak to duży hak jest i teraz już dobrze będzie, tylko musisz go teraz przytrzymać. W prawo z nim. Ale pasuje im ta zanęta. Pasuje, no to jest bardzo dobrze zrobione, wiesz? No mówiłem, że. Wcale nie taki mały, ty. Piotrek, powoli. Powoli, nie na siłę. Nie? Daj mu popływać. Dobrze, że mi powiedziałeś. Bo on szybciej trochę. No nie taką wędką, no wiesz. No taka prawda jest. I one, patrz, przy brzegu one większe biorą jak dalej. A nie daj mu chlapać się po wierzchu. Niech wypływa łeb, żeby wysadził, żeby złapał troszeczkę tlenu i niech zanurzy się, bez chlapania. Widzisz, jaką robi łezkę? Taką łezkę, a żeby się przyssać do dna? Nauczyciele będą lustrowani, więc uważaj, bo będziesz wzięty do nauczyciela. Dobra, podbiorę ci go. Wiesz, weźmiesz go podbiorę wirakiem, go. Dlatego że... Nie, no nie podbierz go. On już teraz skończył już swój wysiłek. O, i to jest już leszczyk jak należy, ja już go zdaję. Tak, dobra. O, super, no tak masz. No bo może będziesz się musiał wycierać. No i są większe jak dalej. Aha, jak i żywy jeszcze. Teraz dostał poweru kolejnego. Z mojej ręki. Wie, że do wody wrócił. Tak? Pewnie, ja wszystkie ryby wypuszczę. Nie biorą? Rzucaj bliżej. Wręcimy trochę konopią.
No. Jaki fajny osad na wodzie. Ładna płoteczka. Ładna płoteczka. Takie płocie były. Tam pisane dzisiaj. Wybrać, wiesz, schodzić do sklepu, to trzeba wiedzieć. Piękna sprawa. Trzeba wiedzieć, co wziąć jeszcze z tych półek. To już wiedział, nie? Gratuluję, no nie, i tamtego. Ja mówię, no dobra, gratuluję ci. Trzy, nie, no. Dobra, dobra, bo wszystko ten. No mówię ci, że normalnie byliśmy w szoku. Bo tak, w jednym sektorze były trzy jedynki, dwie dwójki i trójka. I koło siebie w dodatku wszyscy siedzieli. Wiem, że będzie taka brynka. Do pierwszego dnia siedziałem na takim zakolu. Taki był róg, nie? Taki, że ode mnie woda odchodziła. I ja nie łowiłem w nurcie, tylko łowiłem na wypłyceniu. Tam, gdzie woda namyła górkę. Słuchaj, ja na bata tam prawie 6 kg wyjąłem na 2,5 grama spławik. Łowiąc, rozumiesz? A oni wszyscy 8-9 gramami styczki łowili, a ja batem. To w tym roku też tak sobie zrobiłem ostatnio. Miałem sektor, tam gdzie woda na mnie biła, znowu było tak, jest takie miejsce, nie? I wyczaiłem krąpnie, że kładziesz spławik tak, 3-gramowy i on sobie tak, wiesz, tak, przytrzymujesz go od razu brań. No i tak pierwszego dnia 5 kg wyjąłem. No i wyleczyłem cały sektor, ale nie, pierwszy? Pewnie tyle szczyk, jak na kanał, to tak to normalne, nie? No, poprzedniego łowienia po prostu. Co złowiliśmy? No proszę. Leszczyki i płoteczki, większość leszczyków. Teraz zarybiamy. Większość tych ryb o tej porze jest z ikrą. Ile? Znaczy rozegnie, wiesz, tak. Nie, bo nie, lecz. I to ładny, ty, powoli. Nie, przecież... Piękny ryb. No, piękna. Piękna ryba.